Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale frankowicze.net. Dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, zapraszam, zróbcie to teraz, a żadna ważna informacja ze świata frankowych umów kredytowych Was nie ominie. Przed Państwem poradnik, co musisz wiedzieć, wybierając kancelarie frankowe w 2021 roku. W sądach toczy się coraz więcej postępowań mających za przedmiot frankowe umowy kredytowe, a więc i prawnicy zajmujący się sprawami frankowymi nie mogą narzekać na brak pracy. Dzieje się tak, ponieważ powierzenie prowadzenia procesu przeciwko bankowi odpowiedniemu prawnikowi jest tak naprawdę kluczem do sukcesu, by sprawę z bankiem wygrać i by uwolnić się od niekorzystnej i niezgodnej z prawem umowy kredytowej. Wybór pełnomocnika musi więc być przemyślany, a i przed podjęciem ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy musisz zweryfikować kilka kwestii. Po pierwsze, doświadczenie. Najistotniejsze w przypadku wyboru kancelarii tudzież prawnika do prowadzenia sprawy frankowej jest, by podmiot reprezentujący kredytobiorcę w sądzie posiadał doświadczenie w sprawach frankowych, a więc by specjalizował się w prowadzeniu sporów z bankami, które na tle umów kredytów frankowych powstają. Wielu kredytobiorcom niestety wydaje się, że skoro tak znaczny odsetek frankowiczów w sądach wygrywa, to sprawy frankowe wcale nie są skomplikowane, przez co zlecają prowadzenie postępowania pierwszemu lepszemu prawnikowi. Takie działanie to jednak prosta droga do uzyskania niekorzystnego dla kredytobiorcy wyroku, gdyż pomimo znacznej przewagi frankowiczów w sądach, nie można zapomnieć, że procesy frankowe są bardzo wymagające, a więc bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wygranie postępowania z bankiem wcale nie jest takie proste. Wybierając kancelarię do prowadzenia sprawy frankowej, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy specjalizuje się ona w prowadzeniu postępowań dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca powinien dowiedzieć się, od jak dawna dany prawnik pomaga w procesach frankowych, ile spraw prowadził i z jakim rezultatem oraz ile postępowań z tego zakresu prowadzi w chwili obecnej. Warto przeanalizować stronę internetową i informacje podawane na niej o wygranych sprawach, zwrócić uwagę, jak szybko dana kancelaria uzyskuje wyroki i jak duży zespół specjalistów będzie nas wspierał. Już na podstawie tych kilku informacji kredytobiorca będzie mógł ustalić, czy dana kancelaria rzeczywiście może poszczycić się doświadczeniem w obsłudze spraw frankowych, co jest niezmiernie ważne dla przebiegu całego procesu, bo, o czym nie należy zapominać, bank z tytułu frankowej umowy kredytowej można pozwać tylko raz. Warto wybierać kancelarie adwokackie lub radcowskie, których jedyną specjalizacją jest prowadzenie spraw frankowych. Kancelarie, które sprawami frankowymi zajmują się niejako przy okazji, z dużym prawdopodobieństwem nie zapewnią nam tak dobrej obsługi jak kancelarie ściśle wyspecjalizowane. I choć takich kancelarii jest bardzo niewiele, warto przyłożyć się i zlokalizować takiego prawnika. Tylko kancelarie, nie pośrednicy i nie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejną bardzo istotną kwestią jest ustalenie, czy kancelaria, do której kredytobiorca udał się, by uzyskać pomoc w sporze z bankiem, jest prowadzona przez osobę posiadającą tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego. W sądzie kredytobiorcę reprezentować może bowiem tylko zawodowy pełnomocnik, a więc właśnie adwokat lub radca prawny. Jednak nie każda kancelaria jest prowadzona przez takie właśnie osoby. Na rynku funkcjonuje wiele firm i kancelarii odszkodowawczych, które prowadzone są w formie spółek kapitałowych, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych. Nie każdy kredytobiorca zdaje sobie jednak sprawę z tego, że adwokat, tudzież radca prawny, nie może w takiej formie prowadzić działalności i świadczyć usług. A co za tym idzie, że spółki kapitałowe to jedynie pośrednicy. Powierzając sprawę frankową takiej firmie, kredytobiorca będzie najpewniej w sądzie reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika. Jednak nie będzie to pełnomocnik, którego sam wybrał, a osoba, która z daną kancelarią współpracuje. W takim przypadku kredytobiorca nie ma pewności, czy jego sprawa będzie prowadzona przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, przez co tak naprawdę ryzykuje przegraniem procesu. Wynagrodzenie. W przypadku nawiązania współpracy z prawnikiem najbardziej stresującą kwestią dla kredytobiorcy bywa wynagrodzenie pełnomocnika. Bo tak naprawdę nie wiadomo, czy kredytobiorcy na to stać, jaka będzie forma rozliczenia, co w sumie tej się zawiera i tym podobne. Te wszystkie niewiadome powodują, że wiele osób rezygnuje z pomocy prawnika, zanim jeszcze z nim porozmawia, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż wyobrażenie o pracy prawnika. Przede wszystkim kredytobiorca nie powinien bać się pytać i rozmawiać, również w kwestii honorarium prawnika, bo bardzo często udaje się w tym zakresie wypracować rozwiązanie, które są korzystne dla jednej i dla drugiej strony.
I owszem, wynagrodzenie specjalisty w sprawach frankowych może być nieco wyższe niż honorarium, którego sobie zażyczy kancelaria prowadzona w formie spółki kapitałowej. Jednak tutaj na cenę przekłada się jakość świadczonych usług. Rozmawiając o płatności i wynagrodzenia, należy więc dopytać, w jakim terminie, w jakich terminach będzie on płatny. A jeżeli część wynagrodzenia uzależniona jest od sukcesu w postępowaniu, kredytobiorca powinien się dowiedzieć, ile konkretnie będzie wynosiła kwota do zapłaty, a więc należy unikać niejasnych sformułowań, na podstawie których kredytobiorca nie jest w stanie oszacować honorarium prawnika w momencie podpisywania umowy. Wysokość wynagrodzenia zależeć również może od zakresu czynności, które prawnik zobowiąza się wykonać. Zdarza się bowiem, że kredytobiorca nawiązuje współpracę z prawnikiem, który określił swoje wynagrodzenie na niższym poziomie niż jego koledzy po fachu, lecz niestety później okazuje się, że prawnik zobowiązał się jedynie do pomocy w ograniczonym zakresie, co wcale nie jest na rękę kredytobiorcy. Podejmując rozmowy na temat nawiązania współpracy z prawnikiem, należy upewnić się, czy podana przez niego kwota wynagrodzenia obejmuje kompleksowe prowadzenie postępowania. A więc czy prawnik m.in. dokona analizy umowy kredytowej i na tej podstawie zaproponuje kredytobiorcy najkorzystniejsze rozwiązanie? Czy pomoże w uzyskaniu stosownych zaświadczeń z banku? Czy przygotuje i złoży pozew? Czy będzie reprezentować kredytobiorcę na każdej rozprawie? Czy będzie świadczyć pomoc prawną zarówno przed sądem pierwszej, jak i drugiej instancji? Czy doprowadzi nie tylko do uzyskania korzystnego dla kredytobiorcy wyroku, ale pomoże także na etapie egzekucji świadczenia? Przed podpisaniem umowy z prawnikiem kredytobiorca powinien dobrze się z nią zapoznać i mieć czas na przemyślenia. Dlatego zawsze należy poprosić prawnika, by z wyprzedzeniem udostępnił kredytobiorcy wzór umowy w celu zapoznania się z zapisami w niej zawartymi. Z uwagi na dosyć dużą konkurencję wśród kancelarii specjalizujących się w pomocy frankowiczom, wiele kancelarii oferuje darmową analizę zawartej umowy kredytowej. Dlatego jeśli kredytobiorca zupełnie nie wie, od czego zacząć poszukiwania prawnika, warto z tego rozwiązania skorzystać. Jako że daje ono możliwość poznania sposobu pracy i kontaktów z klientem przez różne kancelarie. Dzięki temu kredytobiorca będzie mógł ocenić, z którą kancelarią współpraca najlepiej się dla niego od początku układała. Nie należy jednak rozsyłać swojej umowy do wszystkich możliwych podmiotów. Dobrze jest przed wyborem kancelarii dokonać analizy i wytypować 2-3 prawników, którzy spełniają założone przez nas kryteria i poprosić ich o oferty. Zbyt duża ilość ofert i marketingu może tylko skomplikować sprawę. Ponadto umowa kredytu zawiera wrażliwe dane, które powinniśmy udostępniać tylko wstępnie zweryfikowanym kancelariom. Bardzo istotne jest również, by kredytobiorca ufał swojemu pełnomocnikowi i by dobrze czuł się w jego towarzystwie. Przed nawiązaniem współpracy należy więc umówić się na rozmowę, nawet jeśli miałaby się ona odbyć zdalnie, bo jak wszyscy wiemy, korespondencja mailowa nigdy nie zastąpi bezpośredniej rozmowy. Choć na etapie nawiązywania współpracy i pierwszych rozmów nikt nie myśli o tym, że coś może pójść nie tak, warto jednak zadbać o to, by umowa zawierała zapisy pozwalające kredytobiorcy szybko zakończyć współpracę z danym prawnikiem. Może się bowiem okazać, że po zainicjowaniu postępowania sądowego kredytobiorcy nie będzie jednak odpowiadał w sposób prowadzenia postępowania przez pełnomocnika albo z jakiegoś powodu straci do niego zaufanie. A wówczas koniecznym stanie się poszukanie innego prawnika, dlatego zapisy umowy nie powinny kredytobiorcy tego kroku utrudniać. Dla wielu kredytobiorców niezmiernie istotnym również jest, by cały proces prowadzony był przez prawnika w sposób transparentny, a więc by prawnik na bieżąco informował kredytobiorcę o przebiegu postępowania, przesyłał do wglądu pisma otrzymane z sądu, od banku i te, które prawnik składa w imieniu kredytobiorcy oraz by z kredytobiorcą konsultował przyjętą strategię procesową. Już zatem na etapie negocjacji umowy z prawnikiem kredytobiorca powinien jasno określić swoje oczekiwania i wyobrażenia o sposobie prowadzenia sprawy, co pozwoli uniknąć w przyszłości niepotrzebnych konfliktów. Poszukując prawnika do prowadzenia sprawy frankowej, należy przede wszystkim rozmawiać i nie bać się zadawania pytań. Tylko w ten sposób kredytobiorca jest w stanie ocenić, czy chce właśnie temu pełnomocnikowi powierzyć prowadzenie swojej sprawy. Procesy frankowe niestety nadal prowadzone są latami i wymagają ścisłej współpracy z kredytobiorcą z prawnikiem. By współpraca była rzeczywiście owocna, wybór pełnomocnika musi więc być przemyślany. Po więcej informacji zapraszam Państwa na stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.